Dawno temu, w 270 roku, w mieście Patara, na południu dzisiejszej Turcji, żył chłopak o imieniu Mikołaj. Pochodził z zamożnej, mocno wierzącej, chrześcijańskiej rodziny i był dzieckiem o ogromnym sercu. Pewnego dnia wybrał się na wędrówkę do lasu, zabierając ze sobą jedzenie. Gdy zgłodniał, postanowił zrobić sobie piknik. Było to na skraju lasu, tuż obok biednej chatki, przy której stało dwóch smutnych i głodnych chłopców. Małemu Mikołajowi zrobiło się żal biedaków. Chciał do nich podejść i poczęstować jedzeniem, ale dzieciaki uciekły, bojąc się obcego. Głodny Mikołaj postanowił podrzucić pokryjomu jedzenie i schować się w krzakach. W końcu chłopcy wyszli z chaty i zobaczyli rozłożone na chuście ser i chleb. Nie wiedzieli, skąd się to wzięło. Część jedzenia zostawili dla swoich rodziców. Ukryty w zaroślach Mikołaj podglądał radość chłopców, jego żołądek ściskał się z głodu, ale serce radowało się z dobrego uczynku. Od tego czasu biedni ludzie opowiadali o aniele, który podrzucał dzieciom jedzenie. Jednak nikt go nie widział. Mikołaj wyrósł na mądrego i dobrodusznego mężczyznę. Udał się do Miry, gdzie został biskupem. Przejął funkcję po śmierci swojego wuja. Wciąż troszczył się o biednych. Miał w pamięci, jak w dzieciństwie sprawił radość dwóm biednym chłopcom. Podrzucał więc ukradkiem, biedakom z okolicy, jedzenie, pieniądze i upominki. Kiedyś pokryjomu obdarował 3 córki biednego szlachcica. Wrzucił przez komin sakiewki z pieniędzmi, które wpadły do bucików, które dziewczynki chciały wysuszyć przy kominku. Dlatego właśnie 6 grudnia, gdy przypada rocznica śmierci biskupa Mikołaja, obdarowujemy bliskich prezentami wkładanymi do wiszących przy kominku skarpet i butów. Zanim jednak biskup Mikołaj został pierwowzorem dzisiejszego, znanego wszystkim dobrotliwego brodacza z workiem prezentów, minęło sporo czasu. Legenda odżyła dopiero w latach 30. XX wieku, gdy Coca-Cola wykorzystała taki właśnie wizerunek w swojej zimowej reklamie. Także wtedy w Finlandii pewien dziennikarz prowadził audycję, gdzie zdradził dzieciom adres świętego Mikołaja w Laponii. Powiedział, że Mikołaj mieszka na górze Korvatunturi, która swym kształtem przypomina ucho, dzięki czemu elfy słyszą, o czym marzą dzieci. Północna kraina wydawała się idealnym domem dla Mikołaja, jego elfów i reniferów. Mikołaj ze swoją ekipą, która do dziś pomaga obdarowywać dzieci prezentami, stali się popularni na cały świat. Dlatego należało urządzić im specjalne biuro, które rozrosło się na całą wioskę. Góra w kształcie ucha była trudno dostępna, dlatego Mikołaj przeniósł się i mieszka teraz w pobliżu miejscowości Rovaniemi. Wioska i biuro świętego Mikołaja są atrakcjami turystycznymi. Mikołaja i jego ekipę można odwiedzać przez cały rok. Można też wysyłać do niego listy. A to jest jego adres.